Cię. Dzisiaj pejzaż jest zupełnie niesamowity. Po raz pierwszy zobaczyłam tęczę przed burzą, a nie po burzy, chociaż nie wiadomo, czy będzie w ogóle jakakolwiek burza. Na razie niesamowite kolory nieba, zupełnie jak na obrazach Giorgiona. Jeśli ktoś lubi, interesuje się sztuką, to zapewne wie, o czym mówię. Wygląda to zupełnie niesamowicie. Chociaż mam do dyspozycji tylko komórkę, to udało mi się zrobić trochę, myślę, że ładnych zdjęć. Ale do rzeczy i do naszych baranów, czyli do naszych wiadomości niepoprawnych. A mianowicie, cóż się stało? Ja myślę, że właściwie należałoby to podzielić na dwie części: na to, co mądrego ludzie powiedzieli, i na to, co się wydarzyło. Otóż, jeśli chodzi o Włochy, to mówiłam wam, jest to wyjątkowo trudny okres, bo teraz właściwie wszyscy leżą na plaży, wszystko jest zamknięte, i to jest taki czas, kiedy przeciętny Włoch nie myśli o niczym innym, jak tylko o wykąpaniu się w morzu i o drzemce w cieniu parasola na plaży i o takim zapachu soli, także wszystkie te piękne wakacyjne klimaty, i nie ma sensu ich psuć. Jak sprawę krótkiego terminu pozyskiwania danych potraktowały niektóre partie del dissenso, jak mówiłam, to jest te partie, które nie wyrażają zgody na status quo. I muszę przyznać, że w Neapolu ludzie podeszli do tego w bardzo specyficzny sposób i bardzo sympatyczny. A mianowicie, jak opowiada publicysta Francesco Amadeo, stoliki, przy których zbierano podpisy, znalazły się na plaży i bezpośrednio w wodzie, przy brzegu. Także jeśli tylko ktoś zabrał ze sobą dowód osobisty i pochodził z Neapolu, to nie schodząc z plaży, bez żadnego trudu mógł podpisać się, złożyć swój podpis w nadziei, że jego lista zostanie włączona. Ci ludzie będą mogli kandydować. No cóż, ja myślę, że jak na Włochy to optymalny pomysł, i ja życzę po prostu powodzenia tym wszystkim. I tu chciałam się odnieść do komentarzy z dnia wczorajszego. Otóż, czy sobie nie zdaje sprawy, że obecnie wszystkie wybory są fałszowane? Tak, zdaję sobie sprawę jak najbardziej. W przyszłości wystarczało opłacić jedną partię. Przy całym takim przekręcie finansowym, który miał miejsce właściwie od początku internetu, kiedy to zlikwidowano, zabrano autorom prawa autorskie, traktując je jako przedmiot handlu. Także mówię, nikt nie podpisywał umowy na dzieło, bądź o dzieło, jak to się oficjalnie nazywało, ale była to umowa przekazywania praw autorskich. Dlatego rzekomo w imieniu autora ludzie, którzy nie postawili kropki, nie napisali jednej nuty, walczyli z rozpowszechnianiem muzyki i słowa pisanego. Kolejny krok to był cały przemysł związany z reklamą. I jednocześnie wiąże się z tym bardzo blisko public relation. Wyobraźcie sobie, że jeśli się zastanowimy nad normami prawnymi dotyczącymi reklam, to praktycznie żadne normy nie istnieją. I nastąpiło zawłaszczenie takiej międzynarodowej przestrzeni. Internet z założenia miał być wolną przestrzenią dostępną dla wszystkich. I tutaj sprzedawanie reklam w internecie, zresztą zastanówmy się, czy moralne w ogóle są na przykład reklamy leków. To przecież doprowadza, biorąc pod uwagę, że są te spoty przygotowywane przez ludzi doświadczonych, no to ludzie idą do apteki albo do lekarza i żądają leku reklamowanego w telewizji. Nie zastanawiając się na tym, czy to jest odpowiedni lek, a niektórzy lekarze, którzy też są czarowani grantami, te leki również przepisują. Więc to już po pierwsze jest wszystko taką bardzo smutną tendencją, którą za chwilę podsumuję,
Na razie chciałam Wam powiedzieć, że można było reklamy rozgrywać na wiele sposobów, na przykład mając ograniczony czas reklamowy i po prostu tak, żeby dana firma mogła skorzystać na przykład z 20-minutowego programu reklamowego i tyle. Nie taką agresywną, nachalną reklamą, którą jesteśmy bombardowani. I tutaj chciałam zwrócić Waszą uwagę na jedną rzecz. W przeszłości istniało poszanowanie prawa człowieka do podejmowania decyzji, do swego ciała. Chociażby warto tu przypomnieć bardzo stare angielskie prawo habeas corpus. To znaczy, że nikt nie może być więziony bez decyzji sądu, niezawisłego sądu. I dzisiaj profesor Meluzzi bardzo mądrze mówił o tym, że w przeszłości istniało tak zwane sakrum, czyli pewne granice, których nie wolno przekraczać. Na przykład, nie wiem czy wiecie, ale mafia posiada taki niepisany kodeks honorowy i jeśli się ten kodeks przekroczyło, to swojego przedstawiciela, ten człowiek był karany śmiercią. Na przykład takim tabu to było, że nie wolno dotykać kobiet ani dzieci. Nie wolno tych ludzi krzywdzić. Gangsterzy mogli do siebie strzelać, mogli się mordować, natomiast nie wolno było tknąć ani kobiety, ani dziecka. I to było bardzo pilnie przestrzegane. Chciałam Wam też przypomnieć, że podczas wojny Armia Krajowa wykonywała wyroki nie tylko na zdrajcach, ale także na tych, którzy postępowali nieetycznie. Na przykład robili to, co robił pan Soros, który denuncjował swoich braci w wierze. I w tej chwili jeszcze się tym chwali. W Polsce za coś takiego, za szabrownictwo, podczas wojny za okradanie, w dużym stopniu była kulka w łeb. Po prostu istniał kodeks honorowy. W tej chwili tego kodeksu honorowego nie ma. To, co określaliśmy jako sakrum, jako granice, których się nie przekracza, są demolowane. A jak mówi profesor Meluzzi, jeśli te granice upadną, będziemy mieć transhumanizm. I zwróćcie uwagę, pierwotnie mówiliśmy o tym, że człowiek ma możliwość wyboru. Później zaczęto, duży przemysł, globaliści zaczęli mówić o konsumentach. A w chwili obecnej ludzie zostali zredukowani do zasobów ludzkich. No cóż, mądrą rzecz powiedział jeszcze profesor Malvezzi, ekonomista, który wyraził się, że trudno mówić o wolności, kiedy ludzie nie mają z czego żyć. I faktycznie, za kromkę chleba ludzie są zdolni do tego, aby pójść w niewolę, jeśli tego chleba nie będzie. Stąd te działania, zastraszanie i głód. I najsmutniejsze jest to, że nie ma gdzie zwrócić się o pomoc. Nie ma. Ja sprawdziłam to kilka dni temu. Ale o tym, o moich problemach nie chcę Wam mówić. Natomiast tu wracając do rzeczy. Kiedy mówiłam o strajku w stoczni w Trieście i porównałam ją do czasów Solidarności, to też była krytyka, że wszyscy wiemy, jaki był Wałęsa. Ale ci, którzy pamiętają te czasy, wiedzą, że Wałęsa był podstawionym sztucznie piątym, próbą skanalizowania emocji i poprowadzenia tego ruchu w odpowiednim kierunku. Ale zwykli ludzie po prostu wierzyli. Zwykli ludzie mieli nadzieję. Zwykli ludzie podchodzili do tego zupełnie inaczej. To była wielka rzecz. I to nie tylko w Polsce. Była to jakaś nadzieja dla innych. Ja pamiętam noc we Włoszech, kiedy papież zwrócił się z prośbą. Trwał stan wojenny. Pamiętam to jako na maluch praktycznie. I wtedy, jak papież zwrócił się do Włochów, aby dla Polaków postawili świeczkę w oknie, to nigdy nie zapomnę. Mieszkałam niedaleko Rzymu wtedy. Było w takiej maleńkiej miejscowości otoczonej górami. I domy były porozsiewane na tych wzgórzach. I kiedy wyszłam wieczorem,
Zauważyłam wszędzie te światełka świeczek. To było coś. To była, był entuzjazm, to była nadzieja. I to samo jest w Trieście. Bo na pewno w Trieście też znalazło się wiele osób podstawionych. Tak jak było w Solidarności. Ale nie zmienia to tego, że to był wielki ruch i dużo znaczy. Nawet jeśli był zorganizowany, ale emocje ludzkie były prawdziwe. A to właśnie emocje są naszą cząsteczką boskości. Bo to, co otrzymaliśmy od Boga, to jest właśnie wolny wybór, możliwość wyboru i wrażliwość na to, co jest piękne i dobre. Właśnie ta wrażliwość jest taką Bożą cząsteczką. I zastąpić jej nie można. I dlatego nawet jeśli się stworzy najbardziej doskonałe sztuczne inteligencje, one tego nie będą miały i nie będą miały poczucia wstydu. To kolejna cecha człowieka. No ale cóż, jest jeszcze dzisiaj dużo do powiedzenia. I też związanego i z Włochami, i nie tylko. A mianowicie filozof Diego Fusaro, który ostatnio coraz bliższy był popierania systemów totalitarnych, jednak chyba zbudził się i ostatnio mówi o tym, że największym problemem życia politycznego jest fakt, że teoretycznie mamy kilka partii, natomiast tak naprawdę nie mamy, mamy tylko jedną partię, czyli jesteśmy coraz bliżej Orwella. Z jedną, jedyną partią, która decyduje o przyszłości i o przyszłości. Bo przyszłość też można zmieniać, ponieważ najlepiej jest zabrać ludziom korzenie, żeby nie posiadali żadnej tożsamości. I to jest bardzo ważne. Ja myślę, tutaj też wracając do tego, że a jak to jest, wszyscy są przekupieni, tak. Kiedyś wystarczało przekupić jedną stronę sporu politycznego. Teraz opłaca się przekupić wszystkich i można patrzeć na wybory z dystansem, no bo wiadomo, zawsze wygrają nasi. Ale tutaj jest jeszcze taka właśnie szansa na polski ruch, który nie wyraża zgody na tą teraźniejszość. Ale możemy tutaj zresztą też mieć próbę. Jeśli ludzie ci będą w stanie stanąć ponad podziałami i stworzyć jeden ruch, który nawet będzie się mógł podzielić następnego dnia. To, co zrobiła francuska lewica. Po wygraniu wyborów, jeśli znajdzie się ponad połowa ludzi niezwiązanych z systemem, będzie szansa, że będą to ludzie, że przynajmniej część ludzi będzie w stanie zawalczyć o nas pozostałych. Pomyślcie o tym. I jest to bardzo ważna sprawa i myślę, że bardzo ważną rzeczą jest, aby do tego w ten sposób podejść. Cóż więcej, kolejne ciekawostki tym razem ze Stanów. A mianowicie, czy wiecie, jaki przemysł najsilniej się rozwija, albo jaka część gospodarki lepiej? Jaka część gospodarki zanotowała największe wpływy w roku 2022 i w drugiej połowie 2021? Zgadujcie, nie wiecie. Otóż wam powiem, przemysł pogrzebowy, którego zyski wzrosły o wiele procent, według niektórych o 40%. Z Kanady smutna wiadomość, ale nagłośniona, więc wiemy, jakie są ewentualne możliwości i wiemy, przed czym się bronić. A mianowicie chodzi o sprawę niejakiej pani doktor Mary O'Connor, starszej już lekarki, lekarza rodzinnego, który także zajmuje się ludźmi z problemami psychicznymi w wieku starszym głównie, czyli ludźmi z demencją, z chorobą Alzheimera. Otóż pani ta najpierw była przywoływana do porządku przez Izbę Lekarską, ponieważ wystawiała zwolnienia od noszenia maseczki i zwolnienia od szczepień. Uzasadniając tym, że w przypadku ludzi z problemami, którzy mają problemy z krzepliwością, poddanie się eliksirowi może być bardzo niebezpieczne. Jak na to zareagowano? Mimo jej tłumaczenia zażądano od niej udostępnienia kart lekarskich. Kiedy nie chciała tego zrobić, zawieszono ją. W tej chwili jednak sąd
uchylił ten zakaz wykonywania zawodu i walka jest o zakaz udzielania zwolnień. Kolejnym krajem, w którym dyktatura sanitarna rozwija się jak najlepiej, choć o tym nie słyszymy, jest Republika Południowej Afryki. To jest już od dawna bardzo kontrowersyjny kraj i okazuje się, że tam, mimo iż oficjalnie podaje się, że nie ma żadnych powikłań po eliksirach, natomiast pojawiło się bardzo poważne schorzenie, niestety śmiertelne, w bardzo dużej ilości wypadków, a mianowicie chodzi o syndrom Guillain-Barré. I to jest syndrom neurologiczny o podłożu immunoalergicznym, który sprawia, choroba immunologiczna, która sprawia, że organizm atakuje własne nerwy. Niestety kończy się to zazwyczaj śmiercią. Kolejna sprawa to wystąpienie pani Jordan Carr, kandydatki partii republikańskiej na Florydzie do izby. I jest to pani, która pracowała jako pracownik cywilny w służbach wojskowych i teraz walczy o zniesienie nakazu obowiązkowych szczepawek w przypadku żołnierzy i podaje między innymi wiadomość, że tylko w pierwszej połowie 2022 roku prawie 8 tysięcy żołnierzy pożegnało się ze służbą. Żołnierzy w pełni sprawnych, doświadczonych, doskonale przygotowanych, z tego powodu, że nie chcieli poddać się przymusowemu eliksirowaniu. Po tym, co widzieliśmy na Florydzie i o ataku na byłego prezydenta, wielu adwokatów i wielu działaczy wystąpiło o zlikwidowanie służb, nazwijmy to trójliterowych, i przeprowadzenie dokładnego dochodzenia w Departamencie Obrony. Ponieważ wszystko wygląda na to, że są to służby skorumpowane, wykonujące polecenia grupy oligarchicznej. Natomiast nie ma to nic wspólnego z dobrem obywateli i dobrem państwa. Doktor Robert Malone, którego zapewne znacie i z moich opowiadań, a także z prasy, który jest twórcą niejako szczepionek, preparatów genicznych na bazie mRNA, wystąpił ostatnio w popularnym programie telewizyjnym Ben Armstrong Show i mówił, iż od samego początku było wiadomo, że eliksiry mogą powodować powikłania w postaci zapalenia osierdzia i mięśnia sercowego. I nawet wskazuje, że na ulotce informacyjnej jest podawane, pierwszej ulotce, było podawane takie ryzyko. I stwierdza, że właściwie cały czas udowadnia, że trudno tu mówić o tym, że o nieświadomości, natomiast jako mantrę opowiadano w kółko eliksirach, że one są safe and effective, czyli skuteczne i bezpieczne. Natomiast jak widać, nie są ani jedne, ani drugie. Dalej, w Stanach Zjednoczonych mówi się, że niezależne badania naukowców z Uniwersytetu Harvarda i Smith, czyli Massachusetts Institute of Technology, udowodniły, że nie dość, że jest możliwa odwrotna transkrypcja mRNA, czyli utrwalenie tego nowego schematu w DNA naszym, ale jest więcej. Okazuje się, że choć mówiono, że wprowadzone preparaty geniczne znikają z organizmu po bardzo krótkim czasie, to okazuje się, że właściwie mogą pozostać w organizmie przez całe życie i może dochodzić do produkcji prionów, które będą, jak mówiła dr Loretta Bolgan, powodować praktycznie hekatombę z powodu chorób neurologicznych. A no cóż, nie można powiedzieć, aby dzisiaj ten przegląd był bardzo optymistyczny. Ostatnia niejako odsłona
to przyznanie się jasne pani Deborah Briggs, która twierdzi, że sposoby rzekomej walki z zarazą, ze COVID-em, zostały wymyślone przez nią i przez pana Fauciego i zostały praktycznie nie tylko wymyślone, ale wykreowane. Ponieważ chodziło o to, nie o to, że to mają być środki, które mają przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby, wiadomo, że tak nie było, ale chodziło o, jak się wyraziła, trzymanie społeczeństw w ryzach. No cóż, mało optymistycznie to wygląda. Ale cóż, ja przypomnę włoskie przysłowie. La speranza ultima morire. Nadzieja umiera ostatnia. Choć myślę, że... I proszę was o to, żebyście pamiętali, nawet kiedy mnie nie będzie, bo tak jak to wszystko wygląda i jak idzie, to nie wiem, czy jeszcze wielokrotnie się spotkamy. Życzę wam pięknego, długiego weekendu. Życzę wam długich spacerów. Ja, widzicie, to co jest największym problemem w Polsce, to brak życzliwości i brak kontaktu. Jestem tutaj w takiej pięknej okolicy, ale nie mam nikogo, kogo mogłabym poprosić, aby pójść razem na spacer. Tak to już jest. Pozdrawiam was serdecznie. Życzę wam spokojnej nocy. Życzę, żeby życie zaczęło iść w lepszym kierunku dla nas wszystkich. Dobrej nocy.